proszę Państwa, bardzo prosimy, tutaj można wejść głębiej. Ważny, niesłychanie ważny moment, poświęcenie nowej funkcji tych pomieszczeń. Na te okie zdjęcia nie wyjdą. Bardzo proszę. Kiedy bowiem zabiegamy o zdrowie ciała i relacje z innymi, łatwiej osiągamy duchową równowagę, a przez to nasze współżycie z ludźmi staje się bardziej braterskie i pogodne. Módlmy się. Ciebie, Boże, nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim przeciwnie. Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracę i obowiązki i pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię przeto, najłaskawszy Boże, niech wszyscy seniorzy, którzy w wolnym czasie będą tutaj przychodzić, w tych pomieszczeniach zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się bratnią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na ten dom, tę bibliotekę i błogosławi wszystkim, którzy tutaj przychodzą. Amen. Bardzo proszę o zabranie głosu szefa Rady Seniorów, pana Karola Kosiackiego. Panie Karolu, dwa słowa ku pokrzepieniu serc. Moje środowisko powtórzę trochę, że nie byłoby miejsca, żeby się spotykali, gdyby nie determinacja pana burmistrza i według mojej wiedzy, bo techniczne sprawy pan burmistrza zmieniał, część ludzi zna, to właśnie pan burmistrz przy współpracy z panem dyrektorem Jackiem Pawłuckim dyrektorem oraz Adamem Skroniewskim, gdzieś tu, gdzieś tam siedzi, serce w to włożyli. Nie mówię o seniorach, którzy tutaj już przychodzili, już pomagali, bo ten cały gierzek, wiadomo, jest organizowany też między innymi rączkami aniołków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i samych seniorów. Proszę o brawa dla wszystkich. Nie przesadzę, że to jest jedno z liczniejszych, tak, że możemy się uchwalić tą inwestycją celną, trafną i kierunkowaną. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, Uniwersytet Trzeciego Wieku, czyli w skrócie UTW, jest tą formacją, która od 23 lat działa. No jesteśmy najstarsi, ale z drugiej strony jesteśmy młodzi duch, prawda? Tak, seniorki? I tu muszę wspomnieć o tych osobach, które przyczyniły się do powstania tego uniwersytetu. Widzę pana Koprowskiego, pana burmistrza Koprowskiego. Brawo. Zbyszka Skarbińskiego, który był inicjatorem powstania naszego uniwersytetu. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela klubu LTR Plus, pani Ula Szałapska. Ja w imieniu klubu LTM Plus oraz naszych towarzyszących cygierów chciałam serdecznie podziękować gospodarzowi naszego miasta, panu burmistrzowi, za spełnienie naszego marzenia. Dziękuję serdecznie oraz wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia tego centrum. Dziękujemy panu dyrektorowi Wadyńskiemu i obiecujemy, że będziemy przestrzegać regulaminu, który tam zawsze. Ale wspólnie go ustaliliśmy. Tak.
przede wszystkim chciałam podziękować panu dyrektorowi Adamowi Skorniewskiemu za współpracę z nami, za pomoc wszelką. Zawsze mogliśmy na niego liczyć. Za te piękne projekty, w których uczestniczyliśmy, za wycieczki do Przemyśla, wycieczki po Roztoczu, za jego wiedzę o Roztoczu przekazaną nam. Za udział w naszej senioriadzie pomagał nam. Dziękować jeszcze chciałam podziękować pani Dorotce Bajdak i pani Agnieszce Kulaszyńskiej, która zawsze była z nami, służyła nam pomocą. Na koniec chciałam podziękować naszemu Piotrowi. Brawo! Piotr, dziękujemy ci za to. Brawo! Panu Adamowi chcę życzyć zdrowia oraz wędy twórczej w tworzeniu nowych projektów i współpracy dalszej z nami. Głośniej, Jadzia! Głośniej? No, tak, słychać. Od tego momentu będziemy współpracować z panem dyrektorem i z biblioteką. Chcę tutaj powiedzieć, że od dawna już z panem dyrektorem mam okazję współpracować i ta współpraca układa się bardzo dobrze. Moja grupa istnieje od 2018 roku, liczy obecnie 12 osób, ale jestem bardzo otwarta na kolejne osoby, na kolejnych seniorów. Zapraszam serdecznie do mojej grupy. Będziemy się rozwijać, będziemy się bawić, bo teraz to jest zabawa, więc dlatego też wszystkim, którzy mają ochotę z nami bawić się w teatr, występować, zapraszam serdecznie. Cieszę się ogromnie, że będziemy mogli wszyscy razem współpracować. Tych grup jest tutaj wiele, więc ja mam nadzieję, że te grupy będą przenikać do siebie. To nie będzie tylko grupa z fantazją, która będzie pracowała teatralnie, ale też grupa teatralna będzie współpracowała z innymi grupami. Mam ogromną nadzieję, że moja grupa się powiększy i będziemy mogli dalej realizować nasze teatralne przedsięwzięcia. Chcę powiedzieć, że mamy już za sobą kilkanaście spektakli. Może się troszeczkę pochwalę, występowaliśmy na deskach Tomaszowskiego Domu Kultury, Zamorskiego Domu Kultury. Występowaliśmy również w Rubieszowie. No i oczywiście były to występy z powodzeniem. Zajęliśmy zajmowanie czołowe. Dlatego jestem niezmiernie wdzięczna za to, że będę mogła tutaj pracować. Niezmiernie jestem wdzięczna panu burmistrzowi, że zadbał o to, że takie miejsce my tutaj mamy. Ja w imieniu swojej grupy senioralnej bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Składam serdeczne podziękowania. Tak.
zawsze? Zapraszam, naprawdę. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Ja. Proszę bardzo. Proszę Państwa, Odczujcie te telefony, to ma tylko jedno. To, że tak wkładu jest miejsce, mam nadzieję, że nie ma takiego. No i gratuluję nominacji na to, że